A więc, jakiś lakiernik samochodowy, tak? Niby to jest ten cały, jak to powiedzieć, szef tej religii happy, w tej wiosce happy happy? To jest chyba ten tutaj w jakiś kościół. Wow! Ale tłok! No, ta religia ma więcej wyznawców niż można by się spodziewać. Niech pomyślę. Może. Nie, może teraz wezmę użyję swojego psychicznego karmelka? A, 10 punktów zdrowia, czy psychicznych, no ale też. No, czasami ten karmel może się przydać. Okej. Okay. W tym miejscu pewnie, no widzicie, że nie możecie się za bardzo ruszyć po prostu, bo wszędzie ci wyznawcy blokują wam drogę. Otóż musicie znaleźć takich wyznawców, którzy poruszają się inaczej niż reszta, czyli oni poruszają się szybciej. Na przykład porusza się szybciej ten gość tutaj. Niebieski, niebieski. O, chciałbyś stać się jednym z nas? A więc skończ z tym, co teraz robisz i odwiedź się pana lakiernika samochodowego tak szybko, jak tylko możesz. Okej, idziemy do tego prezenciku. W nim jest kolejny croissant. A z kolejny tutaj mamy. Niebieski, niebieski! Co? Blokuje ci drogę? Okej. Okej, ruszę się. Jest niebieski! Mówię! Wypada się w torpedy! Full speed ahead! Czy coś takiego? Teraz cię rozgniotę. Tak nie wszyscy wyznawcy będą się, tylko się po prostu posuną, niektórzy będą walczyli. Więc na takie okoliczności też się przygotujcie w miarę. No i kolejne pudło. Ale przynajmniej mamy trochę doświadczenia za to wszystko. Teraz może pogadamy z tym tutaj. Niebieski, niebieski! Nie przeszkadzaj nam, jesteśmy w środku modlitwy. Okej, ruszę się z twojej drogi. Idź szybko! No, tu jest jeszcze jakiś jeden, widzę. Niebieski, niebieski! Nie przeszkadzaj nam w spotkaniu. Ja cię nadepnę. Na ciebie nadepnę, tam mniejsze już o to. A, i wezwał właśnie kompana, poprosił swojego kompana o pomoc. Ale jak mówię, ogólnie wyznawcy są naprawdę słabi. Już mamy wyznawcę C. No to może teraz nie było wyzwania o pomoc, tylko kolejny atak farbą, który, no jak pamiętacie, jest, albo jak widzicie, jest bardzo słaby. I ponad 1000 doświadczenia za tą walkę mamy. Niebieski, niebieski, ustawia się gdzie indziej. No i co z tego, siedzę się pobliska, tutaj nie ma problemu, więc musimy zawrócić i idziemy tutaj. Niebieski, niebieski, co? Mówisz, że jestem zdolny tylko do chodzenia w miejscu? To nieprawda, widzisz? Zielony, zielony, o, to nie to, jestem już w tym jeszcze nowy. O, kolejna naprawdę śmiechowa rzecz w tej grze. Tu będzie ta kanapka przez skoku, nie potrzebuje jej. Tu widzę kolejnego. Niebieski, niebieski, hej ty, antyniebieski kolesiu. Działasz mi na nerwy! I znowu... Wow! No... Jeszcze chcieli wzywać po pomoc, no patrzcie na to! Ej, nie, w takich okolicznościach też po prostu używam lokowania i po prostu nie ma przebacze, no, przy takich okolicznościach. Już się bałem, że znowu będzie wzywanie o pomoc. Ale przynajmniej znowu będzie trochę doświadczenia i level 17! Ofensa poniosła się o 1. Witalność o 1. Punkty zdrowia o 13. Punkty psychiczne o 1. Taki średnia level up. Teraz... ci zaczynają się szybciej tutaj. Ci goście. Niewyski, niewyski! Próbuję gwizdać. No, słyszałem, że gwizdanie czyni sprawia, że ludzie się śmieją. Poćwiczę tutaj. Niewyski, niewyski! Ty, dziwny, niezamaskowany gościu! Nie pójdziesz do nieba! I kolejny obłąkany wyznawca. Został z łatwością pokonany. Tutaj chyba jakiś gość zablokował tym tutaj drogę czy coś. Niebieski, niebieski, czemu gość, który nie jest niebieski, mógłby, znaczy miałby tutaj być? Niebieski, niebieski, nie może być szczęśliwy, dopóki nie znasz happy happyizmu. Jeszcze jeden tutaj chyba jest.
Chcę pogadać do tego, co jest na środku tutaj. Nie wiem, czy do niego uda mi się dogadać. Chyba nie. Takie pogadamy z tym. Niebieski, niebieski! To powinno cię obudzić! A nie spałem, ani stajnie. Niebieski, niebieski! Twój kostium! Ten kolor jest... Wicked! Nie mam pojęcia, co to konkretnie znaczy, więc po prostu zostałem przy słowie wicked. Ten gość? Aj! Krzyknąłem! Bo nie wiedziałem, co innego jeszcze mogę zrobić. Okej. I w tym pomieszczeniu... Okej, po pierwsze, nie wiem, czy już tej statuetki z tyłu gdzieś nie widzieliście. Mniej więcej, no tam przy tym lajerze exaggeratym gościu od billboardów. Tak, on miał tą samą statuetkę przy... tam przy sobie. On tę statuetkę odkrył i znowu ją widzimy na naszej drodze. I co jest tą statuetką? Że to jest jakaś naprawdę... Nie wiem, ona zna wiedza, a ten gość, czy to jest nasz lakiernik samochodowy? Dzięki za przyjście! Czekałem na ciebie! Potrzebuję twojego... żebyś był moim asystentem, żeby... Kurczę, jak to przetłumaczyć? Kurczę, nie wiem, jakoś mi nie tłumaczenie tej kwestii. Chcę, żebyś był moim asystentem i pomógł mi uczynić świat niebieskim i zmienić ten świat w naprawdę szczęśliwe i spokojne społeczeństwo. Czy będziesz moją prawą ręką? Będziesz moją prawą ręką? Nie. Ty głupku! Wpadłeś moją w pułapkę! I tak, to jest błyskawica, którą nasza odznaka Franklina odbiła i jesteśmy bezpieczni. A czy gdybyśmy powiedzieli, że nie chcemy do niego, nie chcemy być jego asystentem, to bym powiedział, że może być lewa ręka, oczywiście to jest tylko żart i że nasze istnienie by spowodowało tylko kłopoty. I to jest nasz pan lakiernik samochodowy i on jest chyba jeszcze łatwiejszym bossem niż Ever Dread. Dlaczego? Bo on ma czasami ataki, a że on oczywiście potrafi wykonać atak błyskawicy, ale z powodu tego, że mamy odznakę Franklina, my tą błyskawicę odbijemy i użyjemy jej przeciwko niemu, więc po prostu atakujcie fizycznie. On to jest właśnie błyskawica i właśnie widzicie te obrażenia, które zadaje on sobie samemu. To już koniec, jeju! W ogóle się nie wysiliłem. I level 18, ustary, ofensywa o 3, inteligencja o 1, punkty zdrowia o 3, punkty psychiczne o 2. I mamy moc światła alfa, która powoduje, że przeciwnicy płaczą, a czy chodzi o to z tym płaczem, że zmniejsza im się gwałtownie celność. O to chodzi z tym światłem alfa. Czy widzisz tą statuetkę Mani Mani za mną? To ona ma jednak jakąś nazwę? Mani Mani, okej. Odkąd mam statuetkę, robiłem jakieś dziwne rzeczy. Proszę, wybacz mnie, jeśli możesz. Chciałem tylko mieć normalne życie. Wybaczam wszystkim. Oto klucz do chatki, gdzie Paula jest przetrzymywana. Proszę, weź klucz i idź tam. No, ale twój plecak jest pełny. Znowu mam pełny plecak. I pozbędę się może... Wiecie, pozbędę się hamburgera. Znaczy, zjem go w tej chwili. No, daj mi już ten klucz! Nie powtarzaj się, bo ja tego nie lubię. Tak, nie denerwuj mnie! Nie polubisz mnie, jak się zdenerwuję. Tak, nawiązanie do tej reklamy, nie pamiętam, czego to była reklama. Ha, potem to było nawiązanie do Hulka. No i chyba wszyscy się obudzili. Wygląda to, że wszyscy, no prawie wszyscy się obudzili i opuścili to miejsce. Są tylko trzech ludzi. Nie chcę zostać. Za chwilę stąd wyjdę. Pominę tą kanapkę. Przepraszam za wszystko. Bądźmy kumplami. Moje połki, czy też się obudziłeś? What? Co za koszmarny... Co za koszmarny koszmar, wiem. To masło maślane. Jakoś się obudziłem. Nes, bądźmy znowu kumplami. Proszę, odpowiedz mi. Przysięgam, że będę dobry. Okej? Okay? No nie wiem, jakoś tak się dziwnie odchodzić i składasz się. Ha! Kłamałem! Na razie frajerze! Ach, skąd ja to wiem? Może stąd, że już tą grę przeszedłem?
końcu mogę tobie przebaczyć. No masz za co? Naprawdę. Ile mam... Znaczy zaraz, po co ja w ogóle zastanawiam się, ile mam klasy, skoro nie ma potrzeby właściwie teraz płacenia, jeśli się wejdzie do tego hotelu? Otóż, jeżeli teraz się wszyscy obudzą, jeżeli pokonamy lakiernika samochodowego, to ten gość tutaj także się obudzi i zaoferuje nam pobyt tutaj w tym dołu za darmo, a nie za 50 dolców. Jak widzicie. Ale nie będę się teraz regenerował. Nie będę teraz spał, po prostu na tym skończę dzisiejszy let's play. Tylko przejdę do sklepu, do bankomatu. Znaczy do bankomatu, nie do bankomatu, tylko do telefonu naturalnie. Zapiszę grę i na dzisiaj to już będzie wszystko. CityDZO zapraszam do kolejne let's play z Earthbound i także z poprzednich i jeszcze następnych gier, jakie tylko nastąpią. Na razie!